Mamy mówić o zdradzie i to ta zdrada dotyka się bardzo mocno z grzechu. I moi drodzy, jak ja zacząłem szukać motywów, powodów, skąd w nas się bierze zło albo w jaki sposób ono funkcjonuje, to dostrzegłem pewien mechanizm, który jest obecny w każdym z nas, mechanizm powstawania grzechu, poprzez który zdradzam Pana Boga. Ja chciałem wam kilka rzeczy rzucić o tak o, w przestrzeń. Rzeczy będą luźne i nieposkładane, ale mam nadzieję, że to, co dzisiaj usłyszycie, pozwoli wam się dobrze przygotować kiedyś do spowiedzi, dobrze zrobić rachunek sumienia i troszeczkę inaczej spojrzeć na siebie. Znacie coś takiego jak 5 warunków sakramentu pokuty? Znacie to, nie? Znacie to, nie? No, nie. Dobra. I teraz, jeżeli znacie 5 warunków sakramentu pokuty, to powiem wam, że ja odkrywam ich wszelakie zastosowanie. Ostatnio, jak jeszcze miałem wykłady, to właśnie mam taki przedmiot jak Public Relations i tam dbamy o wizerunek w mediach i takie inne pierdółki. No i właśnie poprzez 5 warunków sakramentu pokuty rozwiązywaliśmy właśnie sytuację kryzysową naszego rządu Platformy Obywatelskiej. Sytuacja jest permanentna, stała przez kilkanaście lat, więc jest to rozwiązywać. I właśnie poprzez 5 warunków sakramentu pokuty rozwiązaliśmy ich problemy. Szkoda, że oni tego nie usłyszą, ale ja potem mi do mojej czaszki przyszła taka myśl, że przez te 5 warunków sakramentu ja mogę wiele rzeczy w moim życiu rozwiązać. I nawet właśnie robiąc kiedyś rachunek sumienia, ja sobie nie uzmysławiałem, nie zdawałem sobie sprawy z tego, że Kościół dał nam tak cudowną recepturę na moje problemy. I to jest w ogóle czasami od czapy, że żyję ileś tam lat, ja mam 33, wiek Chrystusowy, przygotowuję się powoli na odejście. I moi drodzy, to jest w ogóle, że ty masz ileś tam lat i ty nagle coś odkrywasz, co i tyle razy klepałeś, nie wiem, w pacierzu albo na egzaminie do bierzmowania, bo cię pytali, czy tam ile, inne szmery, bajery. I moi drodzy, dla mnie najważniejszą rzeczą jest właśnie w tym rachunku sumienia i w 5 warunkach sakramentu pokuty, również w przygotowaniu do spowiedzi i w końcu w zdradzie, że my jesteśmy, nie użyję tego słowa tutaj, bo jesteśmy w Kościele, ale kurczę, jakimi my jesteśmy egoistami, super, super egoistami przygotowującymi się do każdego spotkania czasami z Panem Bogiem. Na rachunku sumienia czasami bardzo często jest tylko ja. To mi nie wyszło. W tym dałem ciała. Tu się pochrzaniło. Ja. Teraz przepraszam. Ola, chodź tutaj do mnie. Kurczę, chodź. Jestem Michael. Ola. Ty Ola. Ja Michael. Bardzo mi miło. McFlady w maku masz. Dobra. I moi drodzy, Ola jest fajną kobietą, ale się ze mną pokłóciła. I ta fajna kobieta, co się ze mną pokłóciła, tak mnie sprowokowała, że mi nerw ruszyła, ja już po prostu nie wytrzymałem. I też się z Olą pokłóciłem. Ola tupnęła nogą, tupnij nogą, i odeszła na swoje miejsce. Nie? I teraz, co trzeba zrobić, żebyśmy my się pogodzili? Tak króciutko, szybko, no. Pomysł jest jakiś? Przepraszam, ale zanim przepraszam, to spotkać się ogólnie. Porozmawiać, super, nie? Czyli ja się z Olką pokłóciłem? Olka? Nie, to beznadziejnie, tak w szkole się mówią. Ale to ja wydecyduję. I dobrze, i z Olą się pokłóciłem, ona ze mną i teraz mamy się pogodzić, nie? Żeby się pogodzić, musimy stanąć, rozwiązać sytuację, problem, tam i szmery bajery. To znam, tam. I teraz automatycznie, jeżeli ja zgrzeszę i zdradzę Pana Boga, to pokłóciłem się z kim? Z Panem Bogiem, prawda? Zobaczcie, od czego zaczynamy większość spowiedzi. Nie wiem, jak się spowiadacie, ściągałem, kłopoty z czystością, z internetem, ze wszystkim, pokłóciłem się z Panem Bogiem, idę do spowiedzi się z Nim pojednać, a w ogóle grzechy względem Niego zostawiam na koniec. No to czapy, tak jak bym się pokłócił, patyszia, dobrze. Ja się pokłóciłem z Olką i wynikiem tej naszej kłótni jest to, że idę się pogodzić z Patrycją. No bez sensu. Tak my robimy z naszą zdradą Pana Jezusa. Inaczej mówiąc,
jak ja zdradzam Pana Jezusa, to Jego miłość i serce jest tak rozdarte, które jeszcze dzisiaj trochę je czcimy, przez półtorej godziny Najświętsze Serce Pana Jezusa, ono jest rozdzierane, to Jego serce z miłości. Jak masz chłopaka, jak on by cię zdradził, to byś wyła i nie wiem, odstawiła go albo przebaczyła. Tak samo ze dziewczyną byś zrobił. Ja poprzez grzech zdradzam Pana Jezusa, a potem idę i mokrzanie, nie wiem, o Hance Zamek Miłość czy o nowych fociach na fejsa. No, w ogóle nie przeżywamy tego. Jak nas człowiek wystawi, jak nas człowiek zdradzi, to bolejesz, kurczę. Adek, jak on mi się podoba. Adek spojrzał na mnie. Dobra, jakie zawiązanie małe wspólnoty, zasypiasz, jest sygnałek, smsik przed snem. Śpij, kotku. Nie, i w ogóle spotkamy się rano w szkole, nie? A Pana Jezusa, jak zdradzę, to wszystko tak bardzo w procedury wpisane. Pyk, dobry chrześcijanin, pyk, pyk, rachunek sumienia, kolejeczka, spowiedź, da, za pokutę masz litanie do Matki Bożej, bo dziesiątek różańca, heja, next please, proszę bardzo. To jak, dlaczego, to jest cały problem, jak szukałem tego, że my nie przeżywamy tego jako zdrady. Ja wiem, że tutaj wśród was niektórzy siedzą tacy, którzy płakali nad swoim grzechem. Spojrzeć na siebie w lustro i zapłakać. Czasami jak jestem beznadziejny. Nie, że źle wyglądam, tylko jestem głupi, bo się znów dałem sprowadzić na manowce grzechu. Szatan mnie tam prowadził. Ja nie przeżywam mojej zdrady względem Chrystusa właśnie w ten sposób. I to jest cały problem. Jak to się objawia? Już mówię bardzo prosto, że jak się pojawi grzech, to wielu z nas sobie mówi, pogrzeszę sobie jeszcze, bo kiedyś pójdę do spowiedzi. A wiemy, że to już wiele osób dotyka. Jedną lalę obejrzę w internecie gołą, to sobie obejrzę drugiego dnia, no bo i tak muszę iść do spowiedzi. Powiem na kogoś lala, to i tak powiedziałem lala, lala. To i tak sobie mogę mówić lala, lala, bo już powiedziałem wcześniej lala. No i tak trzeba iść do spowiedzi. I tak wiele rzeczy, dlatego że my nie przeżywamy tego jako zdrady. A przyjąć to relację właśnie na kogoś, kogo kochasz. Nawet na osobę, na mamę, tatę, chłopaka, dziewczynę. Z rodzeństwem różnie bywa, ale niektórzy są w rodzeństwie, kochają się, nie? Mój kolega ostatnio mówił, że ma taką teściową, lepsza niż jego matka i kocha swoją teściową. Są takie cuda na świecie. Wyjątki, ale się zdarzają. I teraz, jeżeli ci na kimś zależy i osoba, na której ci zależy, cię wystawia do wiatru, to ty to przeżywasz, trawisz, gniewasz się, masz focha. Ktoś cię zaczepia na Facebooku, a ty mówisz, nie chcę dzisiaj z nikim rozmawiać. Ustawiać sobie na gado-gado opis, nie wiem, albo nie, świat jest beznadziejny, albo wszyscy faceci są tacy sami i tam inne, znacie to. Ty dajesz komunikat, że z tobą jest nie tak. A jak zdradzę Pana Jezusa, wystawię miłość mojego życia, to jakoś tak nie wyje. No w ogóle wycie z powodu własnych grzechów to jest wyższa szkoła jazdy. Ale nie po to przyjeżdżacie do Konia, żeby tutaj się, nie wiem, pójść na łatwiznę, na prostotę. Ja tu widzę, kurczę, potencjał naszej diecezji. Wtedy, tak jak tutaj właśnie przez te cykliczne spotkania, ksiądz Piotr, tutaj księża, wy, Duch Święty, razem tworzycie wspólnotę, tworzymy wspólnotę. Duch Święty tym ogniem was pyk zapali, ty jedziesz do swojej szkoły, środowiska, domu i on tam zapalasz pyk innych. I tak pyk, pyk, już jest więcej światełek. I to jest niesamowicie ważne, żeby sobie stawiać jakieś te wymagania, które stawiają ciebie ponad przeciętność. To jest jedna rzecz. I jeżeli kiedyś ktoś z was zdradzi Pana Jezusa, to następna rzecz niedobra w nas, że my się skupiamy na grzechu i na wadzie. Czyli inaczej mówiąc, to co wam pokazywałem, to jest Olą. My żeśmy się pokłócili, a ja rozmawiam z Patrycją. Zobacz, to jest twój grzech. To jest twój grzech. I ty idziesz ten grzech oddać Jezusowi. Ale wcześniej przez różne rzeczy, nie wiem, że mówisz, że jesteś beznadziejny, że nie jesteś piękna, że tyle się starałeś i ci nie wychodzi. W ogóle podjąłeś postanowienie i znów dałeś ciała i tam, tam. Panie Boże, ja tyle się starałem, jestem beznadziejny, Panie Boże. Nie? Wiecie co? Święta Faustyna, dzienniczek siostry Faustyny.
polecam przeczytać. Święta Faustyna, znacie taką, nie? Ona święta jest w ogóle. I ona sobie w trzeciej rozmowie właśnie duszy pogrążonej w rozpaczy rozmawia sobie z Panem Jezusem. Pan Jezus mówi, chcę Ci dać wiele łask. Może powiedział to trochę ciszej, ale do Was trzeba głośniej. Chcę Ci dać wiele łask. O wiesz, Panie Jezu, ale jestem taka grzeszna, słaba, ale chcę Ci dać wiele łask. A jestem grzeszna, taka słaba, ale chcę Ci dać wiele łask. Jestem grzeszna, słaba w końcu. Wnętrzności miłosierdzia wysilają się ku Tobie, a Ty jęczysz, że jesteś grzeszna. I my tak robimy często w grzechu. Pan Bóg chce Ci dać przebaczyć. Ty po spowiedzi powinieneś, nie wiem, tak wyskoczyć, żeby walnąć w sufit. Ja grzesznik, moja wina. I tak, no dobra, pójdę, zaryzykuję. Może wyjdzie. A kurczę, skąd wiesz, jak będziesz wychodzić z kościoła, czy nie walnie samochód i odejdziesz jako święty? Jak fajnie, nie? A to kurczę, nie ma w nas takiego ucieszenia się tym, że Bóg mi przebacza, że Bóg mi po raz kolejny daruje. I w tej zdradzie często jesteśmy podobni do Judasza. No iść i się powiesić, pochlastać się, nie? Sala samobójców i w ogóle. A trzeba właśnie jak Piotr uderzyć w płacz, w ryk. Zgrzeszyłem, ale Ty mi znów przebaczyłeś. To Twoja miłość jest wielka. I do tego macie doprowadzić spowiedź, rachunek sumienia, Twoje spotkanie z Panem Jezusem, żebyś wychwalał Jego miłosierdzie. Jeszcze powiem za chwilę o tym rachunku sumienia. Ale to jest klucz do sukcesu, żeby zrozumieć, że my zbyt często skupiamy się na sobie. Pan Bóg Cię stworzył, stwarcy dzieło, stworzył Cię koroną stworzenia, a ja jęczę, że jestem beznadziejny do niczego. Czyli co? Pan Bóg schrzanił robotę. No jak Cię stworzył jako arcydzieło na swoje wzór i podobieństwo, a Ty jęczysz, że jesteś beznadziejny. No kto ma rację? On czy Ty? I od tego zależy to wszystko, żeby zauważyć, że właśnie to skupianie się na sobie pogłębia, siedzenie w dole. Masz problem, to kurczę, pokop sobie, nie, żeby rzeczywiście z niego nie wyjść. Przepraszam kobiety, a to kobiety mają często taką fazę, jak się zglebić, to do końca. Tak się zdołować, że przypadkiem się nie udało mi wyjść. Nie to, że mężczyźni tak nie mają, tylko że mają takie maseczki fajne i udajemy, że się nic nie dzieje. Nie? Pamiętam, jak moi uczniowie chodzili kiedyś na bakiernie, siedzi na lekcji religii, normalnie siedzi, jak wychodzi z klasy, to się pompował zawsze. Szedł przez korytarz w szkole, żeby pokazać, że ma w bicepsie 12,5. Ale to nic. Moi drodzy, to jest niesamowicie ważne, żeby właśnie spostrzegać siebie w relacji do Boga i cieszyć się tym, że Bóg ci chce przebaczyć i płakać nad swoim grzechem. Czyli jakby reasumując i powtarzając pewne rzeczy, moja zdrada uderza w miłość Boga. Zastanów się więc, jak przeżywasz grzech. Czy biadolisz, że jesteś słaby, grzeszny, skupiasz się tylko na sobie i kopiesz dół, żeby z niego nie wyjść? Czy płaczesz nad grzechem i mówisz, Jezu, zdradziłem Ciebie. Znów chcę Tobie zaufać, znów chcę się Tobie powierzyć. Ja chcę, żebyś znów we mnie wszedł, we mnie targnął, uzdrowił moje serce, że chcesz mnie dotknął. Zobacz, oddajesz swój problem Panu Bogu, ale skupiasz się na Nim. I moi drodzy, od czego zaczyna się dobry rachunek sumienia? Słuchaj, zgrzeszyliśmy, nie wiem, masz chłopaka, masz dziewczynę, naćpaliście się, spotkaliście się w nocy, spaliście ze sobą, nie wiem, byłeś na imprezie, połamaliście te wszystkie przykazania. No tak się żeśmy wyświnili w grzechu, że wycieraczka przed naszym domem przedstawia większą wartość niż nasze serce. I od czego trzeba zacząć rachunek sumienia, jak już wezwiemy Ducha Świętego? Od dziękczynienia. Od czego byśmy my zaczęli? O, jaki beznadziejny, jaki słaby. Upodliłem się z Aśką, potem z Maryśką, zaćpałem z Krzyśkiem i byśmy biadolili. A masz zacząć od dziękczynienia. Bo spotykasz kogoś, kto pomimo tego grzechu patrzy na ciebie z miłością i otwiera przed to perspektywę nawrócenia. Bo to tutaj, jak dzisiaj słyszałem, ksiądz podwołał, że przyjechaliście się w jakiś sposób malutki kroczek w nawróceniu kolejny zrobić. Właśnie targnąć się na swoje serce. I moi drodzy, żeby nam ta zdrada jakoś była taka rozczłonkowana, to tą zdradę trzeba rozumieć właśnie w... Też patrzę na zegarek. Zdradę rozumieć trzeba w trzech punktach. Kogo mogę zdradzić? Mogę zdradzić Boga,
mogę zdradzić człowieka i samego siebie mogę zdradzić. Jak zdradzę już Boga, ja o tym powiem, to coś zaśpiewamy, żeby się rozruszać. Także to niech tak będzie. Moi drodzy, jedna podstawowa rzecz. Słyszeliście na pewno wiele razy na konferencjach o różnych obrazach Pana Boga. Słyszeliście? To jakie mamy mogą być obrazy Pana Boga? Bóg może być kim dla nas? Policjantem. Chodzi na stłucze. Dobra, kim jeszcze? Sędzią może być. Super rola, piątka. Kim? A to jest taki pozytywny obraz. Nie, złe obrazy podajcie. Zaraz do dobrego przejdziemy. Ojcem jest, to wiemy. Policjantem, sędzią. Teściową? Taki mi to zawiało Almodowarem trochę, ale spoko. Staruszkiem może być. Starcem siwobrodo. Kim jeszcze może być ten Bóg? Kucharzem? A dlaczego Bóg może być kucharzem? Ty to, brawa dla mnie, bo tego nie słyszałem. Brawo! Ja cię za to lubię. Mamy różne wyobrażenia Pana Boga. Dzięki, że uruchomiłaś nasze wyobraźnie. Pan Bóg w maku. Niezłe. Kim jeszcze może być Pan Bóg? Zegarmistrzem. Czysta inteligencja. Wyliczy nam wszystko dokładnie. Moglibyśmy jeszcze jedna rzecz, inne rzeczy wymieniać. Dla mnie jest jedna cecha. Kiedyś żeśmy to właśnie odkryli. To, co jest dla mnie ważne. Nie wiem, czy wy się ze mną zgodzicie. Ja jako ksiądz, mający 33 lata, 8 lat w kapłaństwie i studiujący sobie gdzieś w świecie, odkryłem jedną rzecz. Ja nie wierzę mu, że on jest dobry. Dla mnie. Jak się przyjrzę sobie, ja mu nie wierzę, że on jest dobry. Jakby był dobry, to by może inaczej mnie stworzył, nie wiem, jakby dałby mi włosy. Dałby mi większą klatę, mniejszy brzuch. Lepszy charakter dałby mi, bo bym się tak szybko nie irytował, nie stracił, załóżmy, przyjaciół. Jakby był dobry, to stworzyłbym inaczej, dał mi inny intelekt. Wtedy mógł się uczyć 5 minut, a nie 5 godzin, dalej nic nie umiał. Jakby był dobry, to by nie było cierpienia, nie stracił kogoś bliskiego, nie wiem, wypadku, przez chorobę. My nie wierzymy Panu Bogu, że jest dobry. Te wszystkie obrazy składają się w jedno. Ja nie wierzę, że Bóg jest dla mnie dobry i to jest klucz do tego. Jak kiedyś odkryjesz, że On jest dla ciebie dobry, to pielęgnuj tę chwilę, bo to będzie najlepsza chwila w twoim życiu. A może już ktoś odkrył, że Bóg jest dla niego dobry. Konsekwencją tego odkrycia, że On jest dla mnie dobry, jest właśnie mega szczęście. I właśnie jak zdradzisz dobrego Boga, to wtedy ryczysz i przeżywasz. A innym sposobem, jeżeli nie wierzę, że on jest dobry, to po prostu sobie pogrzeszę jeszcze, bo i tak, kurczę, pójdę kiedyś do spowiedzi, se posiedzę w grzechu. A co to za różnica? Jest różnica. I moi drodzy, ja kilka rzeczy chciałem takich podać, żeby umieć wartościować swoje zdrady i grzechy. Znacie taką opowieść, jak słoń idzie z mrówką przez most. I mrówka mówi do słonia: słoniu, ale tupiemy. Jak czasami przychodzi ktoś do spowiedzi, to właśnie nie zaczyna grzechów od Pana Boga. Co najczęściej się mówi na spowiedzi pierwsze? Już więc nie będę pytał, ale często to się mówi właśnie grzechy związane z szóstym przykazaniem, z nieczystością. Jakby to był najważniejszy grzech. Nie wiem, czemu Pan zrobił to szóste. Jest coś tam za tym jeszcze, jest coś przed tym. Ale kurczę, szósty. Pierwsze są przykazania odnoszące się do Boga, bo dobrego zdradziłem. I tak samo jak przychodzę do spowiedzi, ta gradacja grzechu, czyli stopniowanie grzechów. Zobacz, która twoja zdrada była największa. I teraz chciałbym, moi drodzy, żebyście taki jeszcze wysilili się głowę na chwilę. To będzie niesamowicie trudna rzecz, bo jak rozpracować ową zdradę? Jak rozpracować swój grzech? Bo za chwilę zaśpiewamy. Mianowicie, jak kiedyś zrobicie rachunek sumienia, jak będziecie przeglądać swoje zdrady, te swoje odejścia, te swoje machnięcie ręką, a masz i odczep się, albo odejdź ode mnie, mam ciebie dość.
Albo kiedy będziesz, nie wiem, na przykład super zaangażowanym w kościele, to mogę być księdzem, mogę być lektorem, instantem, mogę być w KSM-ie, w Oazie, mogę jeździć na Jerycho i wszędzie, a boczkiem od Pana Boga uciec w arkana grzechu, w różne stopnie zniewolenia. Na to nie ma świętych tak naprawdę. To chciałbym, żebyście, nie wiem, mi przychodzi do głowy, że mniej więcej tak 4-5 grzechów zawsze walimy co spowiedź to samo. Czy się spowiadać co 2 tygodnie, co tydzień, czy co 5 miesięcy i tak te 5 grzechów przyniesie 4, te same mamy. No bo dobrze, nic nowego nie wymyślamy w sumie. Ekstremy. Nie chcemy, nie? Ale powiem wam tak, jak zobaczcie, czy przyszło wam kiedyś do głowy, że przynosząc te same grzechy do spowiedzi, popełniamy je w tych samych okolicznościach. Zróbcie sobie schemat grzechu. Pan Bóg obdarzył nas rozumem. Na przykład grzech taki. Pyk! Taki grzech. Z czego się spowiadasz na spowiedzi? Że ten grzech popełniłeś. A na rachunku sumienia co masz zrobić? Wziąć ten grzech i zobaczyć, jak on przebiega. A w końcu znaleźć co? Jak się zaczyna. I jak się będzie następnym razem zaczynał, ty będziesz wiedział, jak na niego reagować. Zróbcie sobie schemat waszego grzechu. Droga mojego grzechu, droga mojego upadku. Dlaczego? Bo ty musisz to pojąć i zrozumieć. Jak się będziesz spowiadał ze skutków, nie? Że nie wiem, że jestem chory, a to idziesz do lekarza i ten lekarz szuka przyczyny choroby i dobiera do tego lek, żeby ten lek uderzył w źródło choroby. I żeby to w ciebie wyeliminować. I zobacz, że możesz chodzić do spowiedzi, spowiadać się z tych samych grzechów i możesz, ksiądz ci może nauki udzielać i wszystko możecie robić, a nie dojdziecie do sedna, bo tak naprawdę, jak ktoś się dobrze przygotował do spowiedzi, to ja mu nie muszę żadnej nauki mówić. To słychać na spowiedzi, jak ktoś jest przygotowany. My księża to słyszymy, rozumiecie? Jak ktoś jest przygotowany na spowiedzi. Bo jak ja siedzę i tam już mu idzie jeden, drugi, trzeci, piąty, siódmy, no i już przesypiam w konfesjonale, no bo słyszę, my wszyscy mamy 5-7 grzechów to samo, jakaś ekstrema przyjdzie z Warszawy, student przyjedzie, coś tam chlapnie z imprezy więcej. A tak poza tym, to tam sieczka to samo, pam, 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 pam. Słuchasz tam, rozgrzeszasz, nie? Nie? A nagle słyszysz, podnosisz oczy. Wow! Rodzynek w cieście. Przygotowany. Pomyślał wcześniej. Skupiasz się na nim cały. Bo on nie odejdzie od tako. A inni, kto tam, czy litanijka, czy nie litanijka, coś tam zadasz, nie? Jak ja pamiętam już kiedyś babci za pokutę zadałem 8 litanii. To mówię do niej, ona lubiła tak liczby, nie? Mówię, to za pokutę 8 litanii do Matki Bożej. A można więcej? Mówię, 88. Bóg zapłać. Można pójść w ilość, ale to wy nie jesteście babciami jeszcze, tylko trzeba iść właśnie cały czas w jakość. Znajdź schemat swojego grzechu, jak on się kończy, jak on przebiega i jak się zaczyna. To jest niesamowicie ważne, bo jak to znajdziesz, to znajdziesz receptę na swój grzech, na wszystkie sprawy i problemy. I chciałbym, żebyście to zrobili, jak będziecie się przygotowywać do spowiedzi. Jak ktoś z was, nie wiem, będzie na Jerychu i tam będzie miał czas, żeby chwilę posiedzieć, czekając tam właśnie na spowiedź, albo w domu czekając na Jerycho. Ja to karteczkę biorę normalnie, wypisuję sobie, załóżmy X, to jest symbol mojego grzechu i wypisuję wszystkie objawy tego grzechu, jak ten grzech we mnie, ten, jak się zaczął. A potem jak on się już zaczyna, to mówię, o, pamiętam jak się skończyło. Ubuduję na kolana i czasami ręce wzniosę i pod twoją obronę trzeba odmówić. No bo ja wiem, jak to się skończy. Masz czachę, kobieto, mężczyzno, masz czaszkę. Nie masz tam, kurczę, półkul, które są, nie wiem, puste. Albo w zwoje ci się wyprostowały. Nie, jesteś pokręcony i dzięki Bogu. Bóg to tak pozwijał i pokręcił i ty masz to wykorzystać. I ty masz się właśnie w tym ucieszyć, że Pan Bóg daje tobie receptę poprzez Kościół, jak pewne problemy swoje rozwiązywać. A zanim jeszcze powiem do drugiej części, co z tą zdradą zrobić, to ruszmy tam coś. A zaraz właśnie. To jest taki motyw. Niektórzy to znają. To się nazywa amerykański pastor. Nie? Amerykański pastor. Ja powiem, jak to wygląda. Amerykański pastor wygląda tak, że ja nie jestem amerykański pastor, gdy przyjechać do was z Ameryka. I amerykański pastor przyjechał do was z Ameryka. I ja do was zawołam tak. Czy jest w tym kościele ktoś, który razem ze mną zawoła Alleluja? I właśnie o to chodzi. No.
To jest jezuickie zawołanie przywiezione właśnie ze Stanów, przerobili to na nasz język. Więc jak to się robi? Ja zawołam, czy jest na tej sali ktoś, kto razem ze mną zawoła Alleluja? Wy będziecie oczywiście na to musieli stać, zrobicie taki półskłon, łapy rozczapierzycie tak i zawołacie Alleluja. Czy to jest wszystko jasne? Ty blondyneczko, ty tam właśnie patrzysz się na mnie, uśmiechnij się do mnie. Oto ty, no. Musisz stać, bo zaraz zaśniesz. Wiem, że jestem nudny, ale to nic. Dobrze, to jedziemy, wstajemy. Ja tylko, mała próba będzie. Tam Skola myśli na tym już za chwilę, bo wejdzie mocno od razu z gitarą. Tam jeszcze możecie coś brzdąkać. Czy jest w tym kościele ktoś, kto razem ze mną zawoła Halleluja? Ogólnie to cienko. Halleluja będzie, nie? Czujecie ten klimat, kurde, nie? Odako. Jeszcze raz przyjdę. Schowałem się tutaj i jeszcze raz przychodzę. Czy jest w tym kościele ktoś, kto razem ze mną zawoła Halleluja? Ale nic. Jak to mu się uda teraz na 5 minut skupić na tym, co powiem, bo chcę powiedzieć coś trudniejszego. Ogólnie to was tak czarowałem przez ten czas i tam niby coś mówiłem, a nie? A chcę coś powiedzieć poważniejszego. Jeżeli ktoś, już przejdę, mówiłem troszeczkę o Panu Bogu, jak postrzegać siebie do Pana Boga, teraz ludzie, moi drodzy, jeżeli ktoś spowiada się właśnie często za zdradę ludzi, że nie wiem, to zdrada może mieć różne oblicza grzechu, że właśnie przechodzi wam na przykład na grzech, że w kółko kogoś na spowiedzi, nie wiem, z kimś się kłócę, z mamą, z tatą, że kogoś nienawidzę, że nie umiem pokochać, że nie umiem normalnie się odzywać, wejść w relacje, to niech sobie zrozumie jedną rzecz, że jak nie postanowisz tej osobie przebaczyć, to nigdy z tym grzechem się nie uporasz. A przebaczenie to jest ciężki temat w życiu. W ogóle to jest coś nie z tej ziemi. Uważam, że kto jest zdolny do przebaczenia, to właśnie łaską i mocą Ducha Świętego. Ale jeżeli nie wejdziesz na proces przebaczenia, on trwa wiele, wiele, czasami miesięcy czy lat. Już wiele razy mówiłem, mnie wychowała mama. Ja jestem synem alkoholika. Z domu, z młodych lat pamiętam tylko bójki, ucieczki z domu. Wy nie pamiętacie takich czasów, jak to kiedyś taksówka była za grosze. I dzięki temu mogliśmy szybko z domu uciec, bo jak ojciec przychodzi z białą gorączką. Kiedyś, wiele razy widziałem moją mamę pobitą. Pamiętam, jak miałem 6 czy 7 lat, ojcu widelec w plecy wbiłem, bo chciał bić moją mamę. Takie mam wspomnienia, że jak przychodziła 19, to wszyscy w domu drgawek dostawali. Moja mama brała siostry na ręce. Przychodził ojciec, babcia jeszcze była i żeśmy wszyscy oczekiwali. Czy mój tata, pijak, alkoholik, będzie się darł, czy pójdzie spać? No ryzyko było ciągle. I tak, w takim klimacie dorastałem. Potem się tak stało, że już moja mama tego tatę mojego tam... przeniosła go. Przyjechali tacy panowie, jak on gdzieś poszedł sobie grać w karty i pić. Panowie go przynieśli do takiego mieszkania komunalnego. My żeśmy zamieszkali sami. Już nie mieliśmy jednego pokoju na 4 osoby, to mieliśmy 2 pokoje na 4 osoby. Pojawiły się rybki, chomiki i inne rzeczy. Już było inaczej. Ale moi drodzy, dlaczego ja o tym mówię? Że ja na przykład całe życie dorastałem bez faceta w domu. To, jakim miałem być mężczyzną, jakim tego, to ja się musiałem uczyć na własnych błędach, to się mówi na własnym tyłku. Dostałeś kopniaka i wiedziałeś, czego nie robić, a czasami trzeba było dostać kilka razy mocniej. I można się na przykład właśnie, poczucie mojej wartości, to jak ja siebie widzę, jak ja siebie postrzegam, czy ja siebie samo odrzucam, czy samo potępiam, czy popadam w pychę, bo jestem, nie wiem, rozpieszczonym dzieciakiem, który wszystko dostanie, się nie muszę nic starać. To wszystko ma wpływ na to, jak ja przeżywam moją zdradę. Bo ta zdrada może być, jak powiedziałem, wyolbrzymiona i możesz tą zdradę zrobić z 5 centymetrów 50, albo możesz tą zdradę właśnie lekceważyć. Tam. Albo są inni, albo są gorsi, albo wszyscy tak robią, a się jeszcze nic nie stało i w ogóle pomniejszać, deprecjonacja następuje tego wszystkiego. Zmniejszenie. I dlatego to jest niesamowicie ważne, żeby tak zobaczyć, że są u nas rzeczy i schematy działania, podczas których ja częściej zdradzam Pana Jezusa, bo my jesteśmy niewolnikami ludzi, którzy nas poranili. No ja, czemu, jak Panie Boże,
ty jesteś dobry, no to dlaczego ja miałem takiego, a nie innego ojca? I ten ojciec pił i przez to rozpadła się nasza rodzina, a potem ja nie wiedziałem. Ja w ogóle teraz dużo mówię do was, ale jak ja miałem dziewczynę na półmetek zaprosić, to myślałem, że kurde, na tydzień nie spałem. Jak do Renatki podejść i zaprosić na półmetek, to ja kurczę, ogólnie między kolegami, to heja, podejść do kobiety, ja się bałem. Odezwać się publicznie, bałem się. Zaśpiewać psalm, jak to kiedyś tam gdzieś tam było, bałem się, nie? A potem, kiedy wszedłem na drogę uzdrowienia i przebaczenia, to słyszycie, jakie są efekty, jak ja się boję mikrofonu. Co Pan Bóg robi z człowiekiem, jak się poddasz? Ja powiem tylko, że jak miałem 16 lat, jak postanowiłem ojcu przebaczyć, a mniej więcej 22-23, jak stałem nad jego grobem i spostrzegłem, jak to się objawiło, że spostrzegłem, że zacząłem dziękować Panu Bogu za mojego ojca, Henka, alkoholika. Że Pan Bóg... Ja tutaj poszedłem się modlić na wieczny odpoczynek, tam zdawać Marię, wiadomo, jak tam schemat ze zmarłych, a nagle dziękuję Ci, Panie Boże, za mojego tatę. To, że powiedziałem tata, a nie ojciec. I że powiedziałem dziękuję. Było mega doświadczeniem. I teraz sobie musisz uzmysłowić, że niektóre grzechy w twoim życiu będą takie, które są powodowane nie z twojej winy. I albo będziesz takim Jerzem. O Jerzu. Będziesz takim Jerzem, który swój brzuszek cenny będzie chował i będzie albo chował i kuł każdego, kto się... I zobaczcie na nasz charakter, na nasze bycie. Że kto się do mnie chce zbliżyć na przykład do relacji, to ja kuj. Ktoś ci powie komplement. Nie? Kupiłeś sobie kieckę w Ciuchlandzie za 2 zyla, nie? Zaszalałaś normalnie. Ktoś ci powie, ale ty masz rękę na przeszper. Pójdziesz ze mną, ale ty świetnie wyglądasz. Nie, no wiesz co, ty tak przypadkiem cię trafiła i w ogóle, nie? Albo nie będziesz umieć przyjmować komplementów, albo druga rzecz, jak ktoś ci zwróci uwagę, to i to źle zrobiłeś. A ty to lepszy jesteś? A skąd wiesz, że ten, kto ci zwrócił uwagę, nie powiedział prawdy? Od razu jest atak. A co robi chrześcijanin? Duma. Czacha, uruchamia. Oczywiście to się nie da, jak przyjdzie mi, nie wiem, brat albo siostra, to sam widok ci podnosi ciśnienie, to gdzie tu czachę uruchomić. Ale czasami się da. I ty musisz myśleć, co odpowiedzieć. I dlatego ja wam mówię, że pewne reakcje, które są w nas, tworzą podłoże do zdrady. Na przykład, jeżeli nosisz urazę do kogoś, dostałeś zranienia, zostałeś wykorzystany, zraniony, zostawiony, to jesteś bardziej podatny na zdradę, bo tobie przestaje zależeć. Wkrada się w tobie tak zwany tumiwisizm. Jakoś to będzie. Jakoś to będzie. A pamiętacie, co było we wrześniu? Biorę się do nauki. Jak macie czerwiec? No i co? Ale mamy następny wrzesień, nie? Ale od września ruszam, bo teraz wakacje, odpocznę, ruszam. No to właśnie się tym to objawia. Jakoś to będzie. O, się zgrzeszyło, się zapomniało, się coś zrobiło i tyle. Zwróć uwagę na to, na całą swoją historię życia. Czy chcesz tą historię życia poddać Jezusowi, to cię może uzdrowić właśnie z różnych relacji, z ranień, z braku przebaczenia, z braku samoakceptacji, czy się samoodrzucenia i tych innych rzeczy. Pan Bóg to może robić. Z tobą. Jak mu pozwolisz, to on jest w stanie wszystko zrobić. I to chciałem wam powiedzieć. Jeszcze kilka rzeczy, moi drodzy. Chciałem dotknąć przekleństwa. Nie wiem, czy to było mówione. Ale jeżeli ktoś cię wpieni i ty powiesz do niego, ty taki, nie taki, przeklinając kogoś, w Biblii jest jasno powiedziane, że ten, kto przeklina osobę, oddaje ją w moc i działanie diabła. Sobie nie zdajemy z tego sprawy. I tak, wkurza cię ktoś, bo jest zły i ty go przeklniesz. I on zamiast być lepszy, to jeszcze pogłębisz jego działanie. Przeklinając kogoś, oddajesz go w działanie złego ducha. Jak ktoś cię wpieni, to zawołaj do niego, halleluja. Oczywiście nie radę, ale ktoś komuś wyjdzie, to niech mi powie. Jak ktoś cię wpieni, zdenerwuje, to nie przeklinaj, tylko od razu czaszkę uruchamiasz i co? Panie Jezu, szamuję mu język, bo zaraz mu sypnę. Panie Jezu.
Rozmawia z przyjacielem, ty masz odniesienie do Boga, to On ciebie trzyma, On jest twoim trenerem, mistrzem duchowym, przewodnikiem, przyjacielem. To On cię zabrał na przygodę życia i z Nim twoje myśli korespondują, nawiązują dialog, który się toczy cały czas. To jest niesamowicie ważne. Złem, odpowiesz na zło, pogłębisz jeszcze ten dół większy, jak powiedziałem. Przekleństwo, życzyć komuś śmierci, zazdrość, kłótnia, jad w relacjach. Nie wiem, ja mam takiego wujka. Nie wiem, czy macie takiego wujka. Mój wujek zawsze jest typem jadu i narzekacza. Ma 60 parę lat, ja mam te 30 parę, jak powiedziałem. Na wszystkich imprezach rodzinnych zawsze wujek narzeka. A księża tak, politycy tak, a tutaj lekarze tak. On wszystko wie najlepiej. Jego telewizja jest najlepsza. Jego gazety są najlepsze. Omnipotencja chodząca. On wszystko wie. On na wszystkim się zna. On wszystko ci powie, wszystko da ci. I to jest wszystko z takim jadem. Zatruwa życie rodzinne. Zobacz, jaki czasami my jesteśmy w relacjach do naszych rodziców, naszych bliskich. Żmije jadowite chodzące. Mariola, wyniesiesz śmieci? Zada! Ale jak trzeba będzie pójść do mamy z Zadą, żeby ci ciuchy kupiła, wiesz co, łódź, będziesz cały kontener przeniesiesz. Ale bo nie, bo ja mam swój czas, nie? O co ci się zdarzy? Na reklamach pójdę. To jest niesamowicie ważne. Ten pierwszy odruch, pierwszy błysk, jak reagujesz. Czy zdarzyliście sobie jakieś sprawy, że oglądając beznadziejny serial albo, nie wiem, powtórki w internecie czy inne rzeczy, ktoś cię prosi o coś, a ty po prostu, ta osoba cię prosi, a ty oglądasz serial i on jest dla ciebie ważniejszy. A tak naprawdę, kurczę, no co się stanie, jak tego nie obejrzysz? Nie wiem, sens życia utracisz? Cel w życiu? No tam jesteśmy beznadziejni. O, w tym jesteśmy beznadziejni. No. Ja przedstawię rzecz, przedmiot, serial, grę, nie wiem, trening, wszystko, nad osobę. I potem reaguje złością. W wielu naszych relacjach w domu tak jest, że osoby, które kochamy, stawiamy niżej niż rzeczy. Kilka rzeczy chciałem, moi drodzy, tutaj jeszcze dotknąć, jeśli chodzi o nas samych. Było trochę o Bogu, o człowieku i o bliźnich, teraz o nas samych. Moi drodzy, są takie dwa objawy właśnie samoponiżenia albo samoodrzucenia, że ja się samo poniżam, jestem takim swoim katem, biczem siebie tutaj w plecy, albo nie zgadzam się na swoje życie, na swoją historię życia, nie? Mam jakieś trudności w domu. I moi drodzy, chciałbym dotknąć jeszcze naszej tej kobiecości i męskości, nie? Że zobaczcie, jak my jesteśmy różni. Jakie to jest wspaniałe i sympatyczne, że kobieta to jest ktoś inny, mężczyzna to jest ktoś inny, że Pan Bóg tak to nas stworzył, że jesteśmy różni, że nie jesteśmy tacy sami. Wełbach się poprzewracało niektórym, bo chcą być, nie wiem, zunifikowani. Albo sobie, nie wiem, przychodzi mężczyzna, robi sobie operation na to, żeby być kobietą, żeby na przykład nie pracować do 67, nie? To chore, nie? I moi drodzy, to jest dla nas wyzwanie być prawdziwą kobietą i brać prawdziwym mężczyzną. To jest coś, co powinno się niestannie podlewać, pielić, bo tam chwasty rosną. Ale też uczy nas pewnej, można powiedzieć, takiej dyskrecji. I to też z moim obrazem Pana Boga i z moją zazdrością ma problem i przyczynę. Nie wiem, jak to jest, znów przejdę za chwilę od dziewczyn do mężczyzn. Nie wiem, jak to jest z dziewczynami. Co by się mnie mówił, one i tak zawsze mówią, że są grube. No to jest 1,89 m, 50 kilo. Muszę schudnąć. I to nie będzie słuchać. Ja już przyjąłem taką postawę, jak tam gdzieś tam z moich znajomych, ktoś tam, szczególnie tam dziewczyn, czy kobiet, czy studentów, z którymi się spotykam w Lublinie, któraś mówi, że musi schudnąć. Ja mówię, że rzeczywiście taki pasztet z ciebie chodzący, to schudnij. No bo jak mówisz normalny komuś, że super wygląda, to cały czas zaprzecza. Jak ksiądz mógł tak powiedzieć?
No bo już mnie to denerwuje, mówię. Wszyscy dookoła tej osobie mówią, że super, dobrze wygląda. Nie, kaszanka, kurczę. To, co mówimy, jest nieważne. To, co Pan Bóg stworzył, nieważne. To, co inni mówią, nieważne. Tylko moje zdanie się liczy. Bo ja stwierdziłem, że jestem za gruba. Zobacz, jak postrzegasz siebie jako kobiety. I co z tego, że będziesz, nie wiem, supermodelką? W puste wnętrze to i tak nikt nie zajrzy. Albo pustak przyjdzie do ciebie i się tobą zainteresuje. No jak będziesz miała nawet latynoskie kształty i głębie serca, każdego przyciągniesz do siebie. I nawet twój zalatujący za to futrynę nie będzie nikomu przeszkadzał. O co chodzi? Rozwiniesz serce. Oczywiście o ciało trzeba dbać, o sport i inne rzeczy. Ale mamy w głowach poprzestawiane. Ty myślisz, że nie wiem jak co. Kupię sobie fajny ciuch, ubiorę się, psiuknę się, katuję swoje ciało szóstko Wejdera i bieganiem i rowerami, nie, żeby mieć brzuch. Nie, i to wszystko robię i teraz naprawdę będę miała powodzenie. No, możesz mieć, no jeśli chodzi o ciało, to wszystko zdobędziesz. Ale jeśli chodzi o serce, to zgnije w smrodzie. I nie spotka prawdziwej relacji. Ostatnio z jedną studentką rozmawiałem, bo ona przychodzi do mnie i ona mówi, że nie może nawiązać z nikim prawdziwej relacji. 2-3 miesiące i właśnie zmiana. A ja mówię do niej, na terapię się nadajesz. To prawda, mówi. Ja mówię, mam terapeutę dobrego. Poproszę telefon. Ksiądz mnie musi umówić. Ja się śmieję, tak żartobliwie już mówię. Ale właśnie to jest z przeszłości, pewne zranienia, sprawy, inwestycja w ciało sprowadzała się do tego, żeby właśnie, można powiedzieć, multiplikować znajomości i relacje, a nie poszło w serce. I tak naprawdę ona powiedziała, że w życiu nie nawiązała prawdziwej relacji, gdzie mogłaby kogoś pokochać. I panowie, tak samo, nie jest takie powiedzenie, że kobieta przeżyje dzień na kromce chleba i dwóch komplementach. Znając takie powiedzenie, wiemy, jak funkcjonują kobiety. One są spragnione po prostu, aby się podobać. Nieodłącznym towarzyszem kobiety jest lusterko. Ona się lubi tam przeglądać, on musi ciągle sprowadzić korektę na tym, jak wygląda, bo kosmyk spadł na oczy, on musi być za uchem tutaj, nie? Tak, jak jest za uchem, to rzeczywiście jestem piękniejszy, bo jak mi wisiał na oczy, to naprawdę nikt na mnie uwagi nie zwracał. I to już jest wasza natura, to już z tym nie dyskutuję i to już takie jesteście, no i nic mi do tego. Ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że te nasze różnice mężczyzn i kobiet również mają właśnie odniesienie do tego, jak my przeżywamy swoją seksualność. Moi drodzy, trzeba mieć świadomość tego, że osoby, które doświadczyły jakichś zranień właśnie w dziedzinie seksualności, zranienie to może być, no nie chłopak, dziewczyna, to może być również ktoś doświadczył zranień w domu, bo to różne schizy są. Jezus jest w stanie właśnie z tym sobie wszystkim poradzić i dotknąć. Ale ja też doświadczyłem tego, jak jedna właśnie z moich uczennic, która właśnie mściła się na facetach, umawiała się z nimi, przysypiała się z nimi i zostawiała ich właśnie, bo ich ojciec zostawił. I ona sobie odgrywała się na wszystkich mężczyznach, bo każdy facet to świnia. Więc ze świnią to trzeba jeszcze świnie bardziej uświnić. I ona ich wyciągała, wabiła, spała i żegnała. I tak następny. Życie od imprezy do imprezy. Nie wiem, czy oglądaliście jakiś taki film, jest Czekając na sobotę. Niektórzy właśnie od imprezy do imprezy żyli. W pewnej miejscowości ktoś żył i czekał tylko na dyskotekę. Na dyskotece było wszystko. Oczywiście w tym złym wymiarze. Ktoś, kto właśnie doświadczył pewnego zranienia, nie umie przebaczyć, został w jakiś sposób wykorzystany, nie umie też upominać się o swoje. Myśli, że ma być takim szarakiem, nie? No to ja, dobra, się na wszystko godzę. Jadę po tobie i nie zaprotestujesz. No tak, tak. Przynieś, wynieś, pozamiataj. No, mówimy o tym, że masz wartość i godność. I obniżone poczucie wartości siebie, brak znajomości swoich własnych potrzeb i marzeń. Jakie masz potrzeby, jakie masz marzenia? I chciałem powiedzieć wam jeszcze właśnie o tej nieczystości, to związane z, nie wiem, relacją chłopak-dziewczyna albo z masturbacją, z onanizmem, moi drodzy. 1500% wam mówię. Wyobraźcie sobie, że to jest góra lodowa. Widzicie górę lodową? Widzicie? No dobra, bo kurczę.
I ta nasze problemy z czystością to jest czubek góry lodowej. I my się z tego spowiadamy najczęściej. A problemy, które mamy czasami z czystością, z utrzymaniem czystości, czy tej właśnie autoerotyzmu, czy z innymi osobami, jest gdzie indziej. I tak jeśli chodzi o te autoerotyzm, onanizm czy masturbację, to już mam, mówię, z życia, już tak powiem, że z życia i swojego, i z książek, i ze spotkań z młodymi ludźmi, i z wyjazdu właśnie na oazy. Kilka przykładów, nie? My przez to właśnie odreagowujemy pewne rzeczy. Właśnie kiedy mam coś w domu, nie, takie są nerwy, odreagowuję seksualnością. Jak mam problemy, załóżmy, w szkole, mogę odreagować seksualnością. Ktoś mnie poniżył, potępił, ja się wyżywam seksualnością. I teraz masz niski obraz samego siebie, to jak chcesz się poniżyć i poczuć, jak przed osiem taka szmata? Właśnie poprzez seksualność. Tak się zglebić poprzez seksualność, dasz sam wykorzystać siebie albo z kimś, żeby poczuć niższą wartość. A ja wam powiedziałem, to jest tylko czubek góry lodowej. Jak ktoś ma kłopoty z czystością, to niech poszuka przyczyny kłopotów z czystością. Bo to, że ja mam zniewolenie, to problem jest gdzie indziej. W ogóle to... Książka, której nie lubicie, Katechizm Kościoła, przepraszam, bo jestem na antybiotykach, Katechizm Kościoła Katolickiego. Polecam sobie, ja zapomniałem numer, przeczytać, co na temat mówi, na temat czystości, właśnie onanizmu i masturbacji. Tam jest piękna formułka. Każdy, kto z was to przeczyta i pójdzie do spowiedzi, to będzie się inaczej spowiadał, bo tam nie jest problem w to, że to się coś stało, tylko że pokazuje, że stał się grzech i ma znaleźć przyczynę grzechu. Sama ta czystość, nie? Tak samo jest z różnymi stronami, nie? Ja powiem, że tutaj księża też, nie? Ksiądz Adam jest trochę starszy, Pietrusik stojący. My jesteśmy z czasów, kiedy były po prostu dwa kanały telewizji. Jak ja bym chciał zobaczyć gołą babkę, jak byłem młody, to musiałem poprosić, żeby się to zebrała. A ty masz 13 lat, wchodzisz na internet i już wszystko widzisz. Jak masz 16, to trzeba się spróbować. I teraz mądrość polega na tym, żebyś tu umiał to wykorzystać do tego wszystkiego, żeby nie prowokować. Dopasowanie charakterologiczne kiedyś z mężczyzną, z kobietą, charakterologiczne, intelektualne, duchowe, rodzi dopasowanie cielesne. A jak się nie dopasujesz duchowo, intelektualnie, to i cieleśnie się nie dopasujesz, bo się to wszystko skończy. I pamiętajcie, do każdego grzechu pytajcie o powód. Masz problem, że za dużo jesz? To spytaj się, kurczę, dlatego tyle jesz żre. No bo znów, może odreagowujesz jakiś stres. Masz problem pornografią? Co mnie tam ciągnie? Dlaczego ja idę to oglądać? Co mi się tam podoba? Czy kobiety mi się podobają? Czy ja bym chciał przeżyć spotkanie z kobietą? Czy masz problemy z myślami? Dlaczego ja myślę? Dlaczego uciekam w jakieś marzenia? Dlaczego, nie wiem, jestem Paris Hilton, którą wszyscy podziwiają w tych marzeniach, nie? Niektórzy myślą, że są bogaci, mają dużo pieniędzy, jeżdżą super samochodami. Ja zasypiam zawsze myśląc, że jestem, nie wiem, biskupem, nie? Ogólnie to beznadziejne myślenie, ale przepraszam. Nie, ale to tak sobie mówię, nie, że my sobie gdzieś tam coś tam myślimy. Pytać się zawsze o powód, dlaczego ja to robię, skąd się to wzięło, dlaczego to we mnie powstało, co to we mnie może oznaczać. Zadajemy sobie zawsze pytanie o powód mojej zdrady. Nie, że zdradziłem, tylko dlaczego zdradziłem, jak ta zdrada we mnie przebiegała, w jaki sposób się zaczęła. Kto ją sprowokował, że ja zdradziłem? Czy to ja sam, czy ktoś inny? Czy wydarzenie z przeszłości? Albo mój obraz Pana Boga? Zdrada ma zawsze przyczynę. Dlaczego Piotr zdradził? Bo stchórzył, bo się bał o siebie. Dlatego Piotr zdradził. Bo jeszcze pomyślał, że jestem z Nim, z Jezusem, ale wolę mieć ciepełko. I dlatego zdradziłem. Przyczyna zdrady, powód zdrady, źródło zdrady, jądro zdrady. To trzeba znaleźć. Jak z tym się uporamy, to inne rzeczy będziemy mogli zrobić. I można powiedzieć... I będę kończył już, nie? No bo ja powiedziałem 1/3 tego, co sobie przygotowałem. Dobra, ale już kończę, bo tam kilka rzeczy chciałem powiedzieć. Już od tego odszedł, słuchajcie, moi drodzy. To do chłopaków chciałem powiedzieć. Chłopaki, słuchacie mnie. Nie wiem, dlaczego dzisiaj tak jakoś inwestujemy w facetów. Ale dobra. Ksiądz taki z Łodzi, Michał Misiak. Może żeście słyszeli, ten ksiądz Michał Misiak robił z Oazą w Łodzi takie dyskoteki. 4-5 tysięcy osób przychodziło, takie religijne dyskoteki na 5 tysięcy osób, którym nie było alkoholu. Słyszał ktoś?
No to wam mówię, że był są takie, no to już słyszeliście. I on tak wpadli na pomysł, że szli do najlepszego klubu w Łodzi, wynajmowali ten klub, nie? To wpisać sobie jakieś tam katolicka dyskoteka w Łodzi czy coś tam, albo religijna dyskoteka, to zobaczycie w filmiku, tam przez 2-3 lata to było. Tu telewizja nagłośniała, te ekspresy, panorama i inne szmery. I wiecie, on wynajął dobry klub, najlepszy klub, super jakieś zależy jaka była, bo na przykład noc była jakiegoś tam rapu, była noc hip-hopu, była noc reggae, była noc rocka, to tam wszystkie gwiazdy takie zapraszali. Bilety tam były za psi pieniądz, bo tam przychodziło 5 tysięcy osób, to się wszystko zwracało. Szukał sponsorów, a jeden koncert mu fundował właściciel dyskoteki, bo się zobaczył, kurczę, proszę księdza, powiedział, taka dyskoteka, tu nikt się nie bije. Ochroniarze nie mają co robić, tu nikt nie pije. I do czego ja zmierzam? Tam jeszcze w czasie była jakaś pantomima, nie? Ale na górze w sali była adoracja Najświętszego Sakramentu. I, super. I był taki wywiad z człowiekiem, to właśnie było najlepsze w Panoramie, zapytano go, to wiadomo, że tam 5 tysięcy katoli nie przyszło na dyskotekę. Tego katoli przyszło ze 300-400 osób, a reszta taki zwykły, nie wiem, gimnazjalno-licealno-studencki klimat. I przychodził tam taki facecik, właśnie w Panoramie to usłyszałem, on przychodził tam, to najpiękniejsze świadectwo poszło właśnie w taką telewizję publiczną, przychodził tam zaliczać panienki, jedną, dwie, przez noc na dyskotekę. I nie wiedział, że będzie to taka dyskoteka bez alkoholu, że będą jakieś pantomimy wystawiali. I mówi, szuka tam jakichś dziewczyn i przypadkiem wszedł do sali na górze, gdzie była adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiadali księża. Księża sobie siedzieli na takich pufkach, spowiadali. Najświętszy Sakrament wystawiony, ludzie się modlili za tych, co się bawią na tam dyskotece. Bo tam można było wejść, wyspowiadać się, kto chciał, albo niektórzy tam zachodzili. I on powiedział jedną rzecz, że najpiękniejsze dziewczyny były przed Najświętszym Sakramentem. Nie na florze. Nie na parkiecie. Ładniejsze dziewczyny były przed Jezusem. I do panów mam pytanie. Czy ty jako chrześcijanin, katolik, lubisz spojrzeć sobie na taką koleżaneczkę, która tam jakoś wygląda, zakręci sobie kuperkiem i cię pociąga jako kobieta i ty myślisz, o jak ja bym z taką się znalazł sam na sam. Ja z wieloma chłopakami grałem w kosza i w siatkę w szkole. Spędzałem z nimi czas w szatni, to widziałem, co się dzieje. Czy wolisz taką dziewczynę, która przyjdzie co miesiąc do spowiedzi, dba o czystość i o piękność duszy? Takiej szukaj sobie. Powiem wam, kobiety, że dzisiaj takiego faceta jest trudniej znaleźć. Ale skoro tutaj tacy są, przyjechali niektórzy, no to już jest coś. Wiem, że was jest więcej. Ale właśnie trzeba łowić tych, którzy się nie boją Jezusa. O takich się modlić. O takich wołać. Zaufać Jezusowi do końca. To jest jedna rzecz. I moi drodzy, chciałem jeszcze powiedzieć ostatnią rzecz, bo to może się komuś przydać kiedyś. Tylko trzeba to dobrze zrozumieć. Ja już tutaj wiele razy powtarzam ten przykład z książki Daniela Ensz. Jak był w Brazylii i głosił rekolekcje w kościele, tak jak ja teraz, głosił rekolekcje do wiernych. A kościół, tak jak tutaj parkan bazyliki w Kodniu, graniczył z dzielnicą prostytutek. I on mówiąc kazanie, tak jak ja teraz, załóżmy jakąś tam konferencję, mówiąc tę konferencję, usłyszał sobie właśnie wezwanie Ducha Świętego. Idź do tych kobiet i mów. W myślach mówi, Panie Boże, czego Ty chcesz? Ja przyszedłem do tych ludzi, tutaj do chrześcijan, ja mam im Słowo Boże głosić. A Ty mi mówisz, że jakiś prostytutek szedł. Idź do prostytutek. Przerwał kazanie, wyszedł z kościoła, a te kobieciny czekały na klientów i taki głośniczek właśnie, jak taka tubka, wiecie, jak to jest na zewnątrz kościoła. On mówił kazanie, one słuchały. I on wyszedł do nich. Jezus mówi, powiedz im, że są dla mnie jak białe lilie. I on poszedł do prostytutek, powiedział do nich, jesteście, Jezus chce wam to powiedzieć, jesteście dla niego jak białe lilie. Lilia w Biblii jest symbolem czystości. Jak Jezus jest w stanie powiedzieć prostytutce, że jest dla niego symbolem czystości, to tutaj pierdołu duchowa nie daj do życiowa. Czy ty nie jesteś w stanie życiowić, żeby zrozumieć,
że Bóg zainwestował w ciebie śmierć swojego syna, a ty będziesz ciągle właśnie zdradzał przez to, że się będziesz poniżał, samopotępiał i inne rzeczy robił. Jak Bóg prostytutce mówi, że jest symbolem czystości, to o tobie co ma pomyśleć? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Tu są różne kobiety, dziewczyny, mężczyźni też. Jeżeli ktoś z was stracił czystość z drugą osobą, to właśnie niech pamięta jedną rzecz, że dla Pana Boga po spowiedzi jesteś dalej dziewiczy. Idąc do spowiedzi i spowiadając się z tego grzechu, dla Pana Boga jesteś dalej czysty, dziewiczy. Dlaczego ja tego mówię? Bo może niektórym dziewczynom właśnie zaskoczy lampka, że może utraciłam to, co miałam cennego. Ale skoro Pan Bóg dał mi spowiedź, dla Niego dalej jestem dziewicą, albo dla chłopak, sprawiam z dziewczyną, jestem dziewiczy, to może ci zaskoczy lampka, że pociągnąć ten stan czystości jak najdłużej. Taki, taka jesteś dla Pana Boga po spowiedzi. I wtedy nie będziesz chciał się poniżyć i zdradzić, będziesz wiedział, ile dla ciebie warty jest Jezus. Ogólnie, moi drodzy, to są wyniki przeuczenia. Jak się człowiek dużo uczy, to choruje i mu pada na czachę. Nie powiedziałem do was tego, co chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy to, co powiedziałem, ma dla was jakieś znaczenie, ale sobie co innego napisałem. W każdym razie chciałbym, żebyśmy się zapamiętali to ostatnią rzecz. Zdrada ma przyczynę i powód. Grzech ma przyczynę i powód. Odrobiąc rachunek sumienia, poznaj drogę zdrady, poznaj drogę grzechu, a znajdziesz ukojenie. I co jest ważne? To jest proces. Jedną spowiedzią, jedną rozmową, jednym czuwaniem w kodniu tego nie załatwisz. Musisz tu przyjechać jeszcze nie raz. Czają? To może coś zaśpiewają. Zaśpiewamy.